Siema, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić animowaną tapetę na swoim pulpicie. Bardzo fajny efekt, myślę, że na pewno się Wam spodoba. No to tam od razu bez zbędnego gadania przejdziemy do rzeczy. Oczywiście każdy wie, że najprostszym sposobem na zrobienie sobie takiej tapetki jest Wallpaper Engine ze Steama, ale my skorzystamy z darmowej alternatywy, która też jest bardzo fajna według mnie. Ona nie jest aż tak rozbudowana i nie ma aż tylu opcji, ale jest darmowa. I to jest według mnie chyba najważniejszy czynnik, który decyduje o wyborze. Siema, robię tutaj taką małą przerwę. Pamiętaj, że jeśli podoba Ci się film, to zostaw łapkę w górę oraz napisz jakiś komentarz. Ja zawsze staram się odpisywać i brać udział w jakiejś tam dyskusji, a to bardzo mi pomaga. Jeśli czujesz, że warto, to możesz udostępnić też film swoim znajomym. No, zachęcam tam do jakiejś integracji. Teraz wracamy do materiału. Wchodzimy na stronkę Livelli Wallpaper, oczywiście linki wszystkie tam potrzebne będą w opisie i po prostu pobieramy sobie ten program. Nie ma żadnych wirusów, spokojnie sprawdzałem, pobierałem, wszystko było bezpiecznie. No i instalujemy. Tutaj nam oczywiście się za chwilę pobierze. Witam po magicznym cięciu, nasz program się zainstalował, więc go odpalmy. Program się odpali, tutaj macie dwie opcje, Install for me i Install for all user. Lepiej zainstalujcie sobie na wszystkich użytkowników, tak do bezpieczeństwa. To jest po prostu chodzi o to, że ilu członków tego komputera będzie mogło z tego korzystać. Więc jeśli macie więcej niż kilka kont, to po prostu jak klikniecie sobie tą opcję, to zainstaluje się po prostu na wszystkim. Wybieracie sobie. Polskiego nie mam, więc zostaje tylko angielski, ale to nic. Next. Akceptujecie, next, wybieracie sobie, gdzie chcecie zainstalować. Tutaj jak chcecie, ja sobie zostawię ikonkę na pulpicie. I instalujemy. Udało się i teraz odpalacie program. To jest na pulpicie, sobie wezmę na środek. Teraz musimy zrobić prostą konfigurację, to też jest bardzo proste, klikamy sobie next. Uruchom podczas startu systemu Windows i to sobie włączcie, ponieważ jeśli będziecie mieli to wyłączone, to będziecie musieli sobie za każdym razem odpalać ten program, jak już tam sobie wybierzecie jakąś tapetę, jest to po prostu niewygodne, no bo myślę, że nie chce wam się odpalać tapety i tam wybierać tego wszystkiego z każdym włączeniem komputera, więc sobie tutaj zaznaczcie, żeby było włączone. Interfejs użytkownika, tu jak mam być 4, to w sumie zawsze brałem normalny, po prostu tam nic nie wydziwniałem. No i to tyle, program jest skonfigurowany. Przepraszam, mam autyzm. Tutaj otwieramy sobie Loverlaya i jesteśmy na miejscu. Tak, więc tutaj mamy ten swój programik. Mamy zamknij tapetę, wstrzymaj tapetę, tutaj możecie wesprzeć twórców, jeśli macie na to taką ochotę, zreportować jakiś błąd. No ale nas oczywiście interesuje najbardziej wybór tych wszystkich tapet. Tutaj macie parę tutaj takich darmowych właśnie do wyboru, jakąś tam listę przygotowali twórcy. Możecie sobie także dodać tapety, załadując na przykład swoje jakieś pliki, jakieś gify, ale tym się nie będę zajmował. No i wybierzmy sobie jakąś tapetę. Parallax jest dla mnie bardzo fajną tapetą. No i sobie zminimalizujmy. No i jak widzicie, nasza tapeta rusza się razem z moją myszką. No sami musicie przyznać, że wygląda to naprawdę przepotężnie. Ja uważam, że takie tapety, no bardzo mi to jara, bardzo mi się to podoba. Macie także kilka innych funkcji, na przykład macie tu Fluids V2. To też jest fajna tapeta, z każdym ruchem myszki sobie robicie takie, jakby to powiedzieć, no nie wiem, kolorki takie spadają z kolory, nie wiem, przepraszam, nie wiem jak to nazwać, ale też musicie przyznać, że robi to robotę i przy okazji, no, fajna zabawa z tym jest. Tutaj jakiś deszczyk jest, taka bardziej klimatyczna opcja. No i to tyle, no, mam nadzieję, że już wszystko sobie ogarniecie, że wam pomogłem. I teraz bonusowy segment dla ludzi, którzy mają więcej niż jeden monitor, czyli na przykład, no, dla mnie. Jeśli tak samo jak ja macie jeden lub więcej monitor, sprawa wygląda bardzo prosto. Macie tutaj taką ikonkę tego komputera. Po prostu ją sobie zaznaczacie. Macie tutaj trzy opcje. Wybierz układ tapety i tutaj macie tylko wybrany ekran. Przez wiele ekranów duplikuj tą samą tapetę. Wybieracie sobie przez wiele ekranów. I jak widzicie, wszystko ładnie przeszło i się ustawiło. Jeśli będzie u was coś źle wyglądało, albo będzie się źle skalowało,
to po prostu ustawcie sobie monitory w taki oto sposób, żeby były po prostu po kolei. Ale ja i tak myślę, że większość z was ma albo jeden, albo po prostu tylko dwa monitory i nawet nie będzie musiał niczym się tutaj takim bawić. I ostatnia rzecz, którą możemy się teraz tutaj zająć, tutaj jak sobie klikniecie dostosuj tapetę, możecie sobie bawić się jej parametrami, możecie sobie ustawić jasność, możecie sobie ustawić efekty tych wszystkich cząsteczek, zoom se możecie zbliżyć, no po prostu tutaj bawicie się tym jak chcecie, tutaj możecie sobie speed ustawić, jak szybko to ma się wszystko robić, no tutaj po prostu sami się pobawcie, obczajcie sami, zobaczycie jak to będzie wyglądało u was. Dobra, to już jest wszystko, mam nadzieję, że wam pomogę, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, piszcie komentarze, trzymajcie się, cześć i zapraszam was na filmik z formatu komputera, niedługo się pojawił mnie nowy na kanale, teraz już nas poważnie, trzymajcie się, siemaneczko.